na kanale megadyskon.pl. Dzisiaj ze mną, zobaczcie, jest Monia i Agatka. Tak jest. I dzisiaj otwieramy nowość, kochani, nowość. Jest to serial Lord Price. Tak. OMG, bo to uwaga, są nasze starsze siostry, ale w takiej giga wersji. I tym razem duże, ogromne. No i tym razem będzie to, słuchajcie, Crystal Star. Ale ciągowo, zobaczcie, Winter Disco. Nawet jako torebkę, no, albo jakąś walizkę. To są jeszcze takie piórka. Ta lalka, słuchajcie, jest po prostu przepiękna. Jest w takiej, wiecie, ekskluzywnej kolekcji. Więc kochani, jeżeli wam się podoba, zostawiajcie kciuki w górę. Każdy, kto ogląda odcinek, niech zostawia emotkę serducha w komentarzu. My nie wierzymy w was, no, zostawiajcie, słuchajcie, mnóstwo serduszek, a my zabieramy się za otwieranie. Słuchajcie, jeszcze jedna fajna sprawa. Skoro jest to seria Winter Disco, no to muszą być światełka. Więc zobaczcie, jak sobie podniesiemy. No, całe pakowanko, zobaczcie, jak ono błyszczy. Nie wiem, czy wy to widzicie dobrze, ale tak się przepięknie mieni. I nasza lalka też się będzie mienić. Dobra, to co? Otwieramy. Otwieramy, tak, ja myślę, że tak. Muzyczki. Fajno, dawaj, Monia. Dobra, uwaga, słuchajcie, musimy to sobie wszystko poprzecinać. Ale po prostu lalka, słuchajcie, mi się tak podoba. Jest przepiękna. Przepiękna. Ona wygląda, jakby szła na jakiś bal taki zimowy, taki wiecie. Taki to jest taka królewna Lol Surprise. No, trochę tak, trochę tak. Dobra, otwieramy tu. Ojejku, ale ona tu jest zaklejona mocno. Strasznie dużo kasiewek ma. No. O rany, dobra. Mam nadzieję, że już wszystkie. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze tu jest, zobacz. A, na środku. A ja już myślałam, że teraz wszystko. No i jeszcze teraz nie? Otwieramy. Juhu! Idzie. Dobra. Wow, udało się. Uwaga. Hopsa! Zobaczcie, to futerko jest czadowe ekstra. O rany! No i teraz już nie wyciągniemy. Tak, trzeba. Słuchajcie, mocniej otworzyć. Patrzcie, kochani, udało się otworzyć naszą taką księżniczkę w sumie, bo ona tak wygląda jak księżniczka. Pięknie. Tu ma, zobaczcie, kule disco. O, Monia, dotknij sukienki! Co jest z nią? Wow! O rany, ale ona jest takimi kryształkami wyszywana. Patrz, pod spodem cekiny ma. Wow, ale słuchajcie, jaka taka czadowa. Ta sukienka jest po prostu mega ta warstwa. I nawet, słuchajcie, z dobrego gatunku. No tak, słuchajcie, czuć, że jest taka naprawdę taka fajna, grubsza, taki grubszy materiał w ogóle tej sukienki. Ale chyba będziemy musiały jeszcze ją porządnie tu jakoś odczepić, wiesz, bo no mi się tak wydaje. O rany, no zobacz. Zapakowali ją też, powiem szczerze. Ale jest mocno pozapinana tu we wszystko. Ile ta się, matko. Nie, słuchajcie, no my ją musimy całą tu poprzecinać, bo inaczej nie damy rady. Nie dam rady, ja już sięgam, słuchajcie, po nożyczki. Nożyczki, tak. I zaraz zobaczymy, słuchajcie. Nie, tu rączki. Mi się też wydaje, ale wiesz co, rączki chociaż. Przygubek, nie? Chociaż przezroczysty troszeczkę. Chociaż rączki, patrzcie, o jedna ręka, tu jeszcze pewnie druga też jest jakoś szczepiona, co? No, też. Ależ ona jest zapakowana! Nie dawa rady tak, drogo. Ale ma paznokcie, zobacz, jakie pomalowane, takie złote. Wow. Ładne. Brydę chyba ma, chyba nie ma, albo coś innego. Dobra, nie, no musimy ją całą. O, tu jeszcze sukienkę możemy odpiąć z tej strony. O, możecie przytrzymać. Słuchajcie, ona jest naprawdę. Ona jest tak spakowana, że sobie nie wyobrażacie. Jak będziecie mieli taką lalę w domu, to naprawdę musicie się dużo postarać, żeby ją w ogóle wysiąść z tego opakowania. No. O, dobra, jeszcze tutaj. Okej, uwaga, hop, odcinamy. Zobaczcie, mamy już rozpakowaną naszą lalę. Spójrzcie, jak ona wygląda, po prostu imponująco, przepięknie wygląda. Ta suknia jej się po prostu cała mieni, wygląda jakby szła na taki świąteczny bal, naprawdę, po prostu wow. Spójrzcie w ogóle na te detale, rękawy z gwiazdkami, przepiękna torebka, tu wszędzie kryształki, naszyjnik. Ona nawet na policzkach ma kryształki przyklejone. Korona ekstra. No, ona jest trochę taka jak cała ta sceneria, lodowa. Tak. Taka lodowa królowa to jest, no. Zobaczcie, ma takie różowe włosy. Ona, ja wam w sumie zaraz pokażę, słuchajcie, zobaczymy, czy jej odwrócimy główkę. Odwrócimy! Wow! O nie, kula uciekła. Zobaczcie, tak się prezentują jej włosy. Takie ma pofalowane, piękne włosy. I ja teraz zauważyłam, że ona jeszcze ma takie kolczyki, też takie lodowe. Zobacz, Monia. O, widzę, no wow. Nie też w sumie, cała jest w takich ekstra kryształkach. No, cała jest w kryształkach. Tu zobaczcie, nawet na swoich takich stopach, leginsy. Stopy? Nie. No, o, nogi, że ma takie, takie kolce tu ma. Wow, ale powiem wam, ekstra wygląda. I zobaczcie tą suknię od spodu w ogóle.
jaka ona jest lśniąca, cała w cekinach, więc się będzie po prostu ekstra błyszczeć. I co najważniejsze, możemy uruchomić całą, zobaczcie, i będzie się uśmieciło! I cała jej suknia wtedy może się błyszczeć, więc to jest dopiero coś, no popatrzcie na to, ekstra sprawa. Chyba tak, wydaje nie? mi się, że nie, że to jest tylko takie taki podświetlane i zobaczcie, jak podniesiemy, o wow, jak może wtedy tutaj tańcować, super! Do pięknego zimowego zamku, ma to swój pałacyk, gdzie będzie mogła wyprawić właśnie takie zimowe przyjęcie. I co najważniejsze, zobaczcie, dosłownie będzie błyszczeć, będzie po prostu błyszczeć wszędzie. Spójrzcie, jeszcze raz ją uruchomię. Wow, ale to fajnie wygląda. No, ekstra. Powiem Wam, że jak na święta byście dostali taką lalkę i byście ją sobie ustawili wśród tych wszystkich światełek świątecznych i w ogóle dekoracji, to po prostu mega, nie? Ja już tak to widzę. Świecznik. No, naprawdę. I nawet jak zgasicie światło właśnie w pokoiku, no to bomba, po prostu super będzie wyglądać. Wow. Będzie wyglądać jak na prawdziwym zimowym przyjęciu. Patrzcie, przychodzą kolejni goście na nasze zimowe przyjęcie. Tak, zobaczcie, mamy pierwszego gościa, następną starszą siostrę, która tu przyszła. Ona jeszcze nie jest przebrana w jakąś taką, wiecie, balową kreację. Wszystko ale, przed nią. Tak, ale tu mamy, słuchajcie, jedną taką królową, takiej kreacji przepięknej. I uwaga, ląduje kolejna, zobaczcie, powitajcie ją. Ale fajnie, ona tak neonowo już jest, słuchajcie, ona już ubrana. Bardziej pod imprezę. Tak jest, ale uwaga, kochani, przychodzi jeszcze jedna koleżanka, czyli Lady Diva. Juhu. Ona już jest bardziej na zimowo, zobaczcie, ma futerko, już tak się wpisuje w scenerię zimową. Niech tu sobie stanie obok, zobaczcie. Podświetlimy wszystko jeszcze raz. Ekstra, ale to jest super efekt. Dobra, i zostaje nam jeszcze ostatnia koleżanka, która też tu przyjdzie. Juhu. Tak jest, ale zobaczcie, poczekajcie, muszę tutaj jej stojak najpierw przymocować, jest! Dobra, mamy, spójrzcie, cały komplet, mam nadzieję, że wszyscy się tu ładnie mieszczą. O. Wszystkie widać, okej, wszyscy są! Cała nasza kolekcja LOL Surprise OMG, czyli tych największych giga sióstr LOL Surprise, które możecie znaleźć. No i kochani, spójrzcie, no mamy tutaj ewidentnie ekskluzywną, przepiękną lalkę na samym środku, podświetlaną, zimową, taką w świątecznym już klimacie. Dziewczyny tu będą musiały, słuchajcie, się jeszcze chyba przebrać w takie zimowe, jakieś ładne kreacje. No i się jeszcze uczesać, bo zobacz. No, chyba tak, i się jeszcze uczesać. Także jak Wam się podobają, to zostawiajcie kciuki w górę. Najnowszą lalkę z serii LOL Surprise OMG, jest to Crystal Star, która mi się bardzo podobała. Mi się też, słuchajcie, ona tak podoba. W ogóle cała ta kolekcja tych starszych sióstr, takich w tej wersji giga, wielkości Barbie dosłownie, no to są po prostu przepiękne. Mają cudowne stroje, prześlicznie wyglądają. Ale najładniejsza to jest ta. No, ewidentnie podświetlana. Dobra, więc jak Wam się również dziewczyny podobają, zostawiajcie kciuki w górę. Pamiętajcie o serduchach w komentarzu. I o subskrypcji kanału. No właśnie, i o subskrypcji kanału. I się widzimy. I o dzwoneczku, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. O, właśnie, widzicie? No proszę, dobrze, Monia, że przypomniałaś. Dobra, no to kochani, do zobaczenia niedługo. Pa, pa!